strony Alien Was w naszych Simsach, oczywiście musiałam się zaciąć. Mamy pierwszy, drugi właściwie dzień zimy, troszeczkę nam tutaj pada śnieżek, nasze Simsy śpią. Z góry Was przepraszam, a właściwie z góry, przepraszam Was za coś już, co się stało. Za to, że mnie nie było tydzień temu, ponieważ byłam chora, miałam chore gardziołko i w ogóle było dosyć kiepsko niestety. Nasze Sims tutaj powoli właśnie wstają. Dawno nie grałam w The Sims 4, dawno nie grałam w ogóle w The Sims jakikolwiek, więc ogólnie przepraszam. Dobra, my mamy godzinę 6:05:48, no nie chodzi, bo oni są rozbawieni bardzo, a nie powiem Wam czemu są rozbawieni, dowiecie się mam nadzieję z czasem. Ewentualnie coś się zbagowało, bo w sumie jak tutaj przyszłam do nich, to to nie chcieli iść spać. Aha, i w ogóle gdzie jest nasz pies? Bo nasz pies tutaj był i już tu nie ma. O, piesek pilnuje kibelka, siema. No dobra, dalej ma tą różową brożę, spokojnie ma tą różową brożę. Okej, okay, myślę, że ona może sobie wstać już, albo on sobie wstanie pierwszy. I co zrobimy? On sobie skorzysta. Nie wiem, o co chodzi. Co? Nie, pies, ja też Cię kocham, ale nie. Moje zęby, dobra. Ona sobie wstała już, czy jeszcze nie? Ona sobie śpioszka. To niech ona sobie jeszcze śpioszka troszeczkę, bo ona w sumie by poszła też do toalety i ona jest w ogóle głodna. Ale zanim ona pójdzie do toalety, to troszkę minie, ponieważ bo... tutaj musimy naszego pierwszego kolegę tutaj ogarnąć. Mamy wschód słońca i jest pięknie. Dobra, myślę, że... No tak, pies, nie ma na co patrzeć, to ten. I zobaczcie, zrób test ciążowy. Oni są rozbawieni dlatego właśnie, że po prostu ja nimi, poza nagraniem, postaram się o dzieciaczka i po prostu... no jestem ciekawa, tak? Czy da radę, czy ona jest w ciąży, czy nie jest w ciąży i tak dalej. Co jest? O co chodzi? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Ja nie dowidzę troszeczkę, więc będzie mi ciężko. O co chodzi? Nie ma zwierzaków, które się niczego nie... Nie lękają. Ojej! Rozumiem, czyli coś się wydarzyło naszym pieseczkiem. No dobra, ale jest w ogóle głodny. Okej, okay, ty idziesz, do czego ty idziesz, po co ty idziesz? Ty idziesz coś zjeść. Dobrze, to zjedz coś, ale też trzeba pieskowi ogarnąć. Ona będzie robić test ciążowy i chyba nie jest w ciąży. Czekajcie, 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 bo tu się jeszcze gubię. Dobra, nowa umiejętność, okej, okay, zwierzaczki. Tutaj to już było, tutaj byliśmy na tym ślub, dobra. Jest! Wow! Jest za dwoje, super! To jesteśmy w ciąży. Super, słuchajcie, to jesteśmy w ciąży. No, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ona sobie szybciutko tutaj tą miseczkę ogarnie. Napełni miskę, zobacz zwierzaka. Napełni miskę. Cieszysz się, cieszę się razem z Tobą. Weź resztki. Nie weź resztki, tylko... Chciałam sobie otworzyć i od dopiero jak otworzę, to ogarnąć. Dawno nie grałam znowu w Simsy. Tak, i dopiero wziąć sobie porcję. Weź porcję, tak. Jaj, super, super, jesteś w ciąży. Trzeba powiedzieć o tym swojemu mężowi, aktualnemu już mężywo. Tak, ona już to mówi! Oj, słodko! Ej! Oj! A tobie co się dzieje? Halo? No dobra, to było słodkie, to było bardzo słodkie nawet, bym powiedziała. Bardzo fajnie. Dobra, nie, piesku, co ty potrzebujesz? Głaszczę i głaszczę i nie będę głaskać, nie będę. Dam ci tutaj, proszę bardzo, ten, a ty tutaj jesz, czy nie jesz? No dobra, pogłaskę tego pisałka. Coś tu śmierdzi, ale nie wiem, co im śmierdzi. Ale o co chodzi? To jest normalne, to jest normalne. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, niech on pogłaszcze tego zwierzaczka. Porozmawiam z Simką w imieniu. O, no, głaskusiaj.
Quexy, darzy doba. No nie masz jak gadać z nią, tylko się... O, jesteś. Dobra, to pogadaj i oczywiście zjedz to. Ja jeszcze nie z bekonem. No pak. Kwasnolcz. Gadają o dzieciach, o książkach, coś ten TGS, o nauce. Dalej trochę jestem chora. Ale jest lepiej niż było, bo już nie czuję się przeziębiona, nie chodzę jak struta i w ogóle nie biorę już takich leków, więc jest dużo lepiej. No, coś gadają chyba o dzieciach albo czymś takim. Jej, ale fajnie, że nas w ciąży, że nam się udało za pierwszym razem, słuchajcie, pierwszym razem, super. Dobra, tak, idzie do pracy, wiem o tym i już zaraz będziemy szli do pracy. Okej, okay, co ty robisz? Ty, moja droga panno, sprzątasz, super, ty pójdziesz do pracy oczywiście. Dobra. Właśnie nie panno, już pani, bo ona już jest panią, już jest po ślubie. Ale dlaczego ona nie kurka wodna? Czekajcie, bo ja bym chciała, żeby on też to posprzątał i napełnił przymiskę. Ojej, mój katar, no właśnie, a propos kataru, wcale nie jestem chora. No dobra, już jestem. Sprzątnij proszę to po sobie i oczywiście napełnij psią miskę. Koniecznie. Bo ona już do pracy pójdzie, prawda? Nie? Co ty robisz? Co ty idziesz robić? Halo? Do pracy! Weź kąpiel z bąbelkami. Dobra, weź kąpiel z bąbelkami, bo jesteś brudna. To ty tak śmierdziałaś. Nie fajnie. Zapomniałam ją wykąpać potem, po tym, co się stało. No cóż, zdarza się. Poszła spać, wiecie, nie? No, dobra, czy mamy jakąś kawę? Nie mamy kawy. Można byłoby kawę zaparzyć. Dobra, puścił tu ładnie puścił groszki do tego. Ulepsz. Nie, zaparz kawę. Mam ochotę na kawę. Właśnie miałam się kupić sobie ciasteczka do kawy i nie kupiłam. Ale miałam dzisiaj nie zakupiłam dzisiaj bardzo dobry humor. Mam nadzieję, że wy też. Dobra. Bierzesz kąpę z bąbelkami? Super. Baw się, bądź rozbawiona. Hej! Podobno ty i Agata... Przyjaźnicie się ze sobą, ona jest naprawdę super. Dobra, będę wiedziała. Będę wiedziała, że jest super, także na pewno sobie tutaj ogarniemy z tą osobą w relacji. Ostatnio gdzieś widziałam filmik u Maci i ona tam mówiła, że beton jest najlepszy, trzeba będzie ten beton uskutecznić. Chyba tak go rozbawiło, ja w ogóle nie oglądam z nim słowo kogoś, ale ostatnio widziałam u Maci i mówię, dobra, to jest w ogóle genialne. Muszę w ogóle skomentować parę filmów. No. Tak, jesteś genialny, będziesz tatą. Już. Nie zachwycaj się aż tak. Ten dom nie podoba mi się, ten dom w ogóle nie jest po mojemu i w ogóle... Może by go przebudować? W sensie... Może sobie zostaniemy tutaj na tej działce. Nie, te Simsy nie mają tyle pieniążków i to jest straszne. I czemu oni nie poszli do pracy w ogóle? O, on ma iść do pracy, dobra. Ona chyba też, co? Tak, ona już poszła do pracy, czy gdzie ona jest? Tak, do pracy idzie. Czemu się nie przebrałaś? Czemu chodzisz w tych ciuszkach? O matko kochana, no dobra. Okej, to oni pójdą do pracy. My tutaj sobie popatrzymy na pieska. No i cóż, generalnie rzecz biorąc, to przydałoby się, żeby do tej pracy ogarnęli się i w jakieś kasiorkę zarobili. A popołudniem może pójdziemy sobie do jakiejś restauracji. Dobra, on poszedł. Pozmywamy po nim. Dlaczego nie w sumie? Dobra, no i sobie ogarniemy pieseczka. Tutaj mamy w pracy, tutaj mamy sobie, żeby oni ogarnęli kontakty, pracuj ciężko, dobra? I ty też będziesz pracował ciężko. A potem pójdziemy sobie do restauracji na jakieś jedzonko. No tylko wyobrażam, żeby jak tego psa przeteleportowało. Coś tutaj jest nie tak. Będziesz spał, piesku? Właśnie mój też śpi aktualnie. No, na mojej kanapie, ale śpi. O! Zadrapało łóżko, zadrapało. Dobra. No i co ty będziesz tu czynił, piesku? Co ty będziesz tutaj czynił? Hit, trochę go przyspieszymy, bo nie ma czasu. Na łóżko będziesz chodził. No, jak ja kocham te światło cienie u Simsów, to jest tutaj, u tych Simsów, to jest genialne. Śpioszkasz, czemu tutaj śpioszkasz? Boże, jaki słodki wysłaflaniec. No, jakie to jest słodkie. Wstał? Nie wstał? Wstał czy nie wstał? Wstał. Może jednak nie wstał? No, co ty robisz?
Co to było? O, śnieg się zrobił nam większy. Lodówka pachnie, ja wiem. Tak, i kawa też pachnie. I kawa też pachnie. I jest 12 prawie. A w ogóle słońce takie jakby była jakaś, nie wiem, 14-15, no ale cóż. Takie życie, no. Tak samo już zaraz u nas jest jesień i tak właśnie to wygląda. I tak właśnie to wygląda. Co ty idziesz robić? Aha, będziesz znowu sobie śpioszkał? Ciekawe. Nie, nie śpioszkasz. Może jednak? No dobra, śpioszkasz. Okej, do twojej skrzynki było dobra, okej. Trzeba zapłacić 500, no dobra, to dużo trzeba zapłacić niestety. Nie mogę doczekać twojego... okej. Zapłacimy sobie to. Boziu, jaki ten bokser jest słodki. Zapłacimy sobie to oczywiście. O, dlaczego on nie ma tutaj białych plamek? On powinien mieć białe... A nie, no ma białe plamki, ale bardzo tutaj nie widać tego. Powinien mieć białe plamki na łapkach i ogonku. O, ogonkiem rusza! Śni mu się coś. O, bokser, poczekaj, o. O, Jezus, jakie to słodkie. Dobra. Myślę, że dzisiaj pójdę sobie do restauracji. Nie mam pojęcia do jakiej. Co ty robisz? Do wanny skoczyłeś? Okej? Okay. Jak to woli? W sumie. Z czego jest ten cień? W sumie ciekawe. Dobra, jest 14:42. Myślę, że ona się ogarnie, jak ona akurat będzie jeszcze w pracy. Ogarnie też piaseczkę. Oczywiście trzeba będzie z tym piaseczkiem wyjść. I myślę, że potem pójdziemy sobie właśnie na jakąś kolację. Czy coś w tym stylu. No bo jednak trzeba to uczcić, że fajnie, że przeniknęłeś przez łóżko. Trzeba to uczcić, że... Czy on nie miał wyjścia na dwór? Że są małżeństwa i są w ciąży. Pies, halo, nie przypominasz mi dobrych... dobra. Chcę przyjść do ciebie na chwilkę, zgadzasz się? Nie zgadzam się, mam inne plany dzisiaj, przepraszam. Poza tym, gdzie ty jesteś w ogóle? Czekaj, ty tutaj jesteś. Czemu ty się nie przebrałaś? Halo, koleżanko. Halo, koleżanko. Moment, stroje. Przebierz się... Nie, do naga to może nie, bo jest trochę zimno. A, dobra, może być ten. No, przebierz się. No, chociaż tak wyglądasz lepiej troszeczkę. No, odrobinkę chociaż, no. Chociażby, no, dobra. Gdzie jest nasz piesek? Piesek. Piesek jest gdzieś tutaj w domu. Gdzie u nas? Tu jest ono, dobra. Tu jest nasz domek, dobra. Tutaj. Tu nasz piesełek biega, więc ona sobie szybciutko ogarnie, że trzeba by było więcej opcji opieka nad zwierzakiem wyprowadzić. Niech będzie długi spacer. Czemu nie może zawołać zwierzaka? Czekajcie. Za daleko. Okej, rozumiem. Dobra. Czy ten zwierzak nie ma zablokowane, ma zablokowane drzwi? Nie rozumiem tego. Dobra. No, kam. Biegnij do tego zwierzaczka naszego. Trzeba go wyprowadzić na spacerek. I co? I coś musi zjeść w sumie. Przed tym, bo nam do głodu padnie, zanim w restauracji coś zje. Więc coś sobie tam chapnie. Jakiegoś małego, chociażby kawałek. Jakiś kęs soczku, jeśli o to chodzi, nie? No, go! No, poszli. Kęs soczku, w sensie wiecie, o co chodzi. Dobra. Okej, okay. Wiecie co, nie lubię domów na fundamentach, dlatego że one zawsze mi wydają się, że więcej zabiera to czasu, żeby tam zejść, przejść i w ogóle. Już tak nie wiem. No dobra. Ogólnie widzę, że jest uśmiechnięta i całkiem jej nieźle. Pies też jest uśmiechnięty. Baby. No, ja wiem. Więc w sumie jest dobrze. Ćwicz nie, chlebowana też nie zachęci do... nie, to tak, tak to chcemy. To chcemy. To nie było zachęcające. O, to już lepiej. No, piesek, dawaj. Ale on miał pójść za potrzebą. Jej, jakie bokserowe tu jest. Ona się czuje nieswojo, bo ona jest głodna. A oni idą dalej. A ja bym chciała, żeby oni... O, ja bym chciała, żeby on się załatwił. Halo.
Zrobiona w śniegu. Nie, 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 nie. O co jej chodzi? W ogóle. Co to jest? Aha, okej. Nagle straciła do tego zachętne, tak. Wow, kałuża się stworzyła. No dobra, okej. No i będzie kupa. Mamy kupę, trzeba zebrać. O! O! Nie! Naprawdę to aż tak zrobili? Oho! O nie! O nie! O nie, masakra! To jest takie życiowe i to jest takie straszne i ofu! I ofu, po prostu ofu! No nie, no będę przeżywać teraz. Straszne, słuchajcie, straszne! No dobra, ale fajne ślady łapek na tym, na śniegu. Jejku, jakie słodkie łapki na śniegu! Jakie słodkie bokserowe łapki. No ja to muszę zrobić temu zdjęcie, nie ma opcji. Nie ma opcji, muszę zrobić temu zdjęcie. O, tu ktoś jeszcze biegnie. Jakiś piesek. No jakiś piesek tutaj biegnie sobie. Nie wiem, jaki to piesek jest, co to piesek jest, ale spoko. Boże, jakie te łapki są słodkie. Słuchajcie, ja muszę takie zdjęcie zrobić, to jest słodkie. To jest takie słodkościowe. Ja jestem absolutną fanką bokserów i w ogóle psów, więc to jest takie słodkościowe. Ej, ale ja bym chciała, żeby oni sobie szli razem. W sensie ja chcę. I jest aż tak bardzo zimno, że tak bardzo skostniała? Czemu tak bardzo skostniałaś? Co ci jest? Jejku, czemu ona tak wygląda? Co jej jest? Czy ona musi jakoś do lekarza iść? Zakazane jest nie stroje, zachować nie, 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 nie. Dobra, on dostał awans i to mnie bardzo, 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 bardzo cieszy. Ona sobie pójdzie wypić coś dobrego albo zjeść coś dobrego chociażby. Ej, czemu tutaj nie może tego zrobić, będzie w ciąży, ale nie chciałam nic zrobić. Coś się zbagowało! I to się tu w ogóle coś baguje w tej rodzinie, to mnie bardzo martwi. Gdzie jest moja Weronika? Halonika, gdzie jesteś? No, kurka wodna, czekajcie. Tu jest, domyślam, tutaj jest, dobra. Już mogę to odtegować? Dobra, chyba mogę. Okej, ja bym chciała, żeby ona przyszła do domu, bo ona zaraz tam skostnieje zupełnie. I niech ona sobie zje coś na szybko. Niech to będą chociażby chipsy, albo nie wiem, no, no nie, no coś, no herbatniki chociażby. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Niech ona już z tego domu wyjdzie i już. Dobra, gdzie jest nasz kolega? Tutaj jest nasz kolega. Nasz kolega też jest bardzo, bardzo, bardzo w złym stanie. Więc trzeba go szybciutko ogarnąć, więc chodź tutaj weźmiesz prysznic. Może pierwszy jeszcze zanim weźmiesz prysznic, to się załatwisz, bo to zawsze obniża nam higienę, wiadomo. Skorzystaj, weź prysznic. Dobra, ona zabawę kiepską, to zaraz ogarniemy. Ona jest w mega, mega złym stanie. Mega złym stanie. Czekam, aż ona tutaj dojdzie do tego domu wreszcie. Dobra. On dostał awans, zaraz ogarniemy ten awans, tylko na razie to tak, wiecie. O, już jest jej lepiej, już trochę mniej skostniałaś? No i super, chociaż wyglądasz nadal biedna, smutna jesteś, dobra. Czy ona będzie lotos z psem? Serio? Może odpiąć smycz? Dobra, okej, okay. Halo pies, możemy odpiąć smycz? Więcej opcji, wykąp, nie, odepnij smycz, dziękuję. Odepnij smycz. Okej, okay. Trzeba nakarmić piesełka. A to już zrobi ona za chwilkę. Dobra, ona sobie zje teraz te herbatniczki i nasz kolega się tutaj bardzo ogarnie, bo jest bardzo, bardzo nieswój. Po pracy ciężkiej. No i my przy okazji zrobimy sobie od razu, zobaczmy sobie ten awans. No, awans, awans, awans. Został awans, 18, bardzo ładnie, 15 na godzinę, bardzo ładnie. Daniel otrzymuje 281, dobra. A czekaj, a ty już zjadłaś? Nie, jeszcze nie, dobra. Wykresu, nowe ubrania, dobra. Zawodowej porady. O, ciekawe, ciekawe, czy za kasę. Dobra, dziewiąta do której? Dziewiąta do której? Dziewiąta do 17 dalej, no dobra. No jak mus, to mus, no niestety. Niestety.
Dobra, trzeba by było... O Jezu, mi to wkurza, że tutaj się pojawia wszystko. A trzeba by było, wiecie co, ogarnąć jeszcze te rachunki. Okej, okay, dobra, on tutaj jest ogarnięty, to on napełni miskę. Nie wiem, czy my dzisiaj pójdziemy tutaj do tych, bo będzie może ciężko. Co to jest? Co wyposażenie, co to jest? Typowa część do ulepszeń. Okej, okay, no to schowamy... Aj! Do wyposażenia schowamy. A gdzie jest skrzynka? No nie, chciałabym... Co się dzieje? Co jest? Chciałabym ogarnąć ten... Rachunki przed tradycyjną metodą, ale chyba się nie da. Więc trzeba będzie ogarnąć je przez telefon. Tylko nie wiem jak! Wydarzenie... Nie. Podróżuj... Nie. Kup sklep, kup restaurację, kup przedmioty, kup... Nie mam pieniędzy. Weź wolny. Opłać rachunki. O właśnie. Bardzo ładnie. Zjadłaś sobie? Zjadłaś. Jesz sobie dalej, super. Okej, okay, to ty sobie jak sobie jesz, to sobie jedz. Herbatniczki. On opłaci rachunki. Aha, ty tutaj musisz wejść, dobra. Opłacisz rachunki i tobie brakuje zabawy. No i chyba nam będzie ciężko pójść do restauracji, bo już jest godzina 18:48. Oglądaj film, oglądaj kanał, oglądaj telewizję po prostu. No jeszcze ją trzeba ogarnąć. Pieśku! Pieśka trzeba ogarnąć troszeczkę. Co to jest? Do ulubionych pokój, okej. Okay. No dobra. Okej, okay. Tu, że Maxis, dobra, fajnie, ale ja na razie tego nie chcę. Na razie tego nie chcę. Ona sobie tutaj się ogarnie. Weź gorący, weź po prostu prysznic szybki, najlepiej. Tą kałużę by trzeba było wytrzeć. Wycieraj w szale. Dobrze. Czemu? Co jest? Zobacz, co się dzieje. Ach, okej. Okay. Zobaczyłaś już? Czy ten pies jest brudny? Czy ona jest brudna? Proszę, wykąp tą dziewczynę. Proszę ci bardzo. Co tu się w ogóle dzieje? To jest jakaś masakra. Dlaczego te Sims tak bardzo mnie nie idą ostatnio? Czego ty się boisz? Misiu, Pysiu, prysznicę się boisz? Dobra, wydagujemy kazanie. Mocuj się. Pogłaszcz, co się stało. Proszę, co się nie bój. On jest dobry. Daje bardzo dobre poczucie czystości i w ogóle. Okej. Co mamy? Mamy w ogóle, że ona jest zmęczona i niedługo będzie jej bardzo, bardzo ciężko, bo wiadomo, że śmierdzący zwierzak. Co oni ci zrobili? To nie twoja wina. Jezus kochany. Ochlapane. No niestety. I tu, że jest w ciąży. Aha, że... Tak, że jest w ciąży. Całkiem smaczne. Młoda para. Jakie słodkie, jeszcze 18 godzin. Szybki prysznic. No i tutaj, że dobry spacer. Fajnie. Młoda para w ciąży. Ciąża. Oj, moja myszka. Drugi trymestr, 12 godzin. No, to jest dopiero pierwszy trymestr, więc wiadomo. Oczywiście wykąpiemy ten zwierzaczka, wykąpiemy. Wróć zwierzaka na Simstagram, czekajcie, pogłasz, nie. Wygłoś, nie. Opieka nad zwierzakiem, wykąp. Bo to jednak on ogarnie ten, on się tutaj źle czuje. O, na propos pracy, niezaczęte raporty i w ogóle, co on tu ma zrobić? Osiągnie czwarty poziom charyzmy, o proszę. No dobrze, dostał awans, więc się cieszę. Rozrywkę ma na dobrym poziomie w miarę, to teraz go ogarniemy. No i tutaj widzę, że będzie ciężko się ogarnąć. Wiecie, jak jest dwójka simów, to ciężko się ogarnąć, w sumie powiem szczerze. Jest coś na szybko. Chipsy, krakersy serowe, niech będzie. Dobra.
Dobra, okej. Co tu się wydarzyło? Benko oduczył się zabawy w kałuży. Wow, super! Benko czegoś się bał. Przyda mu się chwila na uspokojenie się. Dobra, rozumiem. Historia jakaś tam. No dobra, czemu to się pojawia? Czemu to się pojawia? To nie moje jest. Dobra. Wszystko fajnie piękne, a kiedy go wykąpiesz, bo trochę wali. A, on sobie będzie na telewizję. Super, bardzo dobry pomysł. Trzeba pieska wykąpać. Czy piesek ma jedzonko? Ma. Mój piesek sobie leży właśnie na słoneczku, a że słoneczko jest teraz takie fajne, więc spoko. Dobra. No i co, i tak widzicie, taki dzień, kurka wodna. Mieliśmy do restauracji. No ale dobra, no. Ale dobra, no rozumiem. Wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem, wszystko wiem. Wykąpiemy psiaczka i co? Będziemy kłaść naszych simów spać? Nie ma tak mieć wannę obok biurka. Grasz w komputerze za długo? Spoko! Skocz szybki prysznic obok biurka i wracaj do gry. No dobra. Czy nasz kolega jest już ogarnięty? Jest ogarnięty. Jest 20:45, trochę późno na jakiś ten. Na jakieś harce, że tak powiem. Ona się musi ogarnąć, a nie już do pracy idą, więc myślę, że będzie ciężko się ogarnąć tak w ten sposób. Kurka wodna, no. Będzie ciężko. Zobaczymy. Troszeczkę przyspieszymy. Bardzo bym chciała zmienić mu strój, bo on ma różową różkę. Chciała, żebym miał czerwoną, zieloną najlepiej. I ten ogonek machający. Bądź, jak to jest słodkie. O, jakie to jest słodkie. Dobra. Okej. Okay. Ochlapana. Wiem, że ochlapana. No już. Okej. Okay. Ty jesteś, na pewno jesteś zmęczona bardzo. Na pewno chcesz po prostu bardzo się załatwić. Więc już. Puścimy odkurzacz. Jest sprzątanie. Puścimy na noc odkurzacz. Puścimy sobie tutaj, weźmiemy sobie, skorzystamy. Zwymiotujemy może też w sumie. Moi drodzy, co? Ale dlaczego? Czemu ty tak śpioszkasz? Czemu? Na dworze zimą, ale ładne tutaj są te... Oj, uwielbiam już te simsy, uwielbiam. Lubię, bardzo lubię te simsy. Odkurzacz tu, aha, tu jest miseczka, to muszę ją posprzątać, no biedny. Nie ma stoliczka, to sobie miseczkę tak ogarną, no dobra. Dobra, czy ja to odłożyłam? Podłożyłam to, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, może ten dom mnie przebuduje, słuchajcie, bo on mi się bardzo nie podoba wybitnie. Nie wiem, jakoś tak wiecie, no, kurka wodna, no nie wiem. Mają trochę hajsu, działka jakoś bardzo mi nie jest potrzebna. Tutaj nie mają z bardzo okien. Tu w ogóle, o Jezu, te światło się nie są genialne. Genialne to jest, po prostu genialne. Uwielbiam te Simsy za to. Dobra. Wciąż jesteś tak. Przydałoby się jeszcze... sprzątaj z wigorem. Czy tu jest do posprzątania coś? Weź gorący ulepsz, nie. Mogłabyś posprzątać, umyj ręce, napij się wody. No ona jest zmęczona, więc choć jest 22:17, więc będziemy powolutku po prostu kończyć. Piesek, co ty robisz, misiu, pysiu? Co się dzieje? Boże, czemu on się stał lękliwym psem? Czego on się boi? Czego on się boi, bo nie rozumiem, czemu potrafimy w ulubionym miejscu. Na Sims 4. Ojej, piesku, nie. Pogłębiona rozmowa. Pozmawiaj z. Nie, pogłasz, pochwal. Joj, obdarz wyjątkowymi całusami, jakie słodkie. O, jakie słodkościowe. No dobra. Oj, chyba niedobre to było do końca. Ale to nic, będzie dobrze, będzie lepiej. Dobra, mi się pysie. Ja ją położę spać, jego zresztą też. Mam nadzieję, że wam się podobało. W sumie dzisiaj za wiele żeśmy nie zrobili. Dowiedzieliśmy się, że nasza Simka jest w ciąży. I cóż. No i od co? I od to wszystko. Także co?
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, co ten pies. Komentujcie, subskrybujcie, łapajcie w górę. Ten pies ma wizję z Toflojko. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa, pa!